Nieoficjalnie urzędnicy sugerują, że czekają po prostu na zmianę rządu w Warszawie. Nie chcą po prostu kolejnej ekipie podrzucać kukułczego gniazda. Zobaczymy, jak to się skończy. Na razie protest trwa i trudno sobie wyobrazić, żeby polscy przewoźnicy odpuścili. Tak, tak, doskonale wiemy, że chodzi o jajo, kukułcze jajo, a nie gniazdo, bo jak wiadomo, kukułka gniazd. Gniazdo powiedziałeś. O tym, jak daje sobie radę marszałek Hołownia i jak będzie pracował nowy parlament, więcej w Gościu Wydarzeń. Gościem Magdaleny Kaliniak będzie politolog dr Tomasz Ramiączek z Uniwersytetu WSB Merito. Dziękujemy wam bardzo. Zapraszam do kolejnego zobaczyska. Ja biorę wszystkie moje koktajle. Bo ty lecisz o tym stresie trochę pogadać, tak? Z Tomkiem to już nic tutaj nie zostanie. Absolutnie. Z moim burakiem kochanym. A rzeczywiście tak zapraszam na kanapy. Drodzy Ida, Państwo. Myślę, że ty idziesz tam. Ja idę na kanapy, ty idziesz tutaj, w tą stronę kierunkowskaz prowadzi. Nie wiem, dlaczego chciałam tam iść. Do stołu eksperckiego. Ale z taką pewnością siebie, prawda? Poszłam tam. Witamy serdecznie w kąciku Beauty. Jest z nami kolejny gość. W centralnej części kraju padać nie powinno, ale tutaj z kolei będą tworzyć się liczne, gęste mgły i zamglenia, które mogą ograniczać widzialność nawet do 100 metrów. Barć służy do hodowli czego? Królików? Pszczół. Bartnik to dawny pszczelarz. Po wczorajszym posiedzeniu Sejmu... Ja coś Państwu pokażę. Emocje przeniosły się także do studia Polsat News. Proszę spojrzeć na ten gest, który pan Zimoch pokazał. Komu pokazuje ten palec pana zdaniem poseł Zimoch? Pokazuje go Polakom. Po tych słowach obecny w studiu poseł Koalicji Obywatelskiej zadzwonił do Tomasza Zimocha. To jest pan po pierwsze kłamcą totalnym, bo ja jestem zbulwersowany tym, co słyszę. Tomasz Zimoch zażądał przeprosin. Te ze strony Pawła Jabłońskiego padły, ale już po programie w mediach społecznościowych. W odpowiedzi Tomasz Zimoch zapowiada pozew do sądu i wniosek do Sejmowej Komisji Etyki. Anna Ubien-Halicka, Polsat News. Do zobaczenia o godzinie 6.30. No to teraz, skoro o patrzeniu mówimy, to zobaczmy, jak będzie wyglądał ten dzisiejszy dzień, jeżeli chodzi o prognozę pogody. Sponsorem programu jest... Dziękuję bardzo panu. Dziękuję również. A jest już z nami Agnieszka Gozdyra. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Nie, Agnieszka Grzegorz Gozdyra. Grzegorz Kępka tym o Boże, razem. Przepraszam. Redaktor tak rotacyjny, można by powiedzieć. Tak się zagadałem z moim gościem, że nie zauważyłem, że wszedł... Ty wszedłeś do studia, sorry.